Glosariusz Wielkiego Postu, odcinek szósty. Szóste słowo. Słowo. W księdze proroka Izajasza słyszymy, że Bóg wypowiada słowo. Że Słowo Boże zawsze przynosi owoc, jest skuteczne, wypełnia zamierzoną misję. Słowo Boga. Ale w Ewangelii słyszymy, że jest też słowo człowieka. Że na modlitwie jesteśmy gadatliwi. Dlatego Jezus pokazuje nam, w jaki sposób mamy zwracać się do Boga, jakich słów używać, jakie powinny być nasze słowa. Ojcze nasz mówi, siedem próśb. To synteza serca człowieka, to perła modlitwy. Słowo Boga, proste, skuteczne i moje słowo. Niech ono też będzie proste, a jednocześnie skuteczne. Może takim pięknym ćwiczeniem będzie dla nas duchowym odmówić dobrze Ojcze Nasz, tę ważną i prostą modlitwę. To wystarczy. Niech nasze słowa będą proste do Boga, bo Jego słowo jest proste, skuteczne i pełne miłosierdzia dla nas. Amen.